Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Witam Państwa. Kamil Pawelski, ekskluzywny Menel. Tak. Dzień dobry, witam. Przepraszam, że tam nie mogłam podjechać, ale nie jakieś zawirowania problemu, tam do Ciebie będę szedł piechotą. Myślałam, że do lata. Bo kiedyś do lata swoją drogą, to swoją drogą, tak. Tak, właśnie dzisiaj rano, jak jechałam do pracy, a jadę koło 6 rano, i tak sobie myślę, matko moja, dopiero było tak, że jechałam o tej godzinie, już słońce było wysoko, później zaraz, no to było 3 miesiące temu. No tak, ale pocieszające jest to, że mamy piękną jesień. Mamy piękną jesień, jest ciepło, cudownie, fantastycznie. I w ogóle o fajnym projekcie chcemy rozmawiać, w który się zaangażowałeś. Może zanim rozpoczniemy rozmowę, ja chciałabym, żeby nasi widzowie zobaczyli taki fajny spot związany z tym właśnie przedsięwzięciem i z tą imprezą, która jutro w Szczewnicy będzie miała swoją odsłonę i później jej wszystko wyjaśnimy. To poprosimy. Dobrze? Idealnie. Kim chce być, co ma znaczy, co wierzy, którędy pójść, kim chce być, w co wierzy. Decyzje. To one określają, dokąd idziesz i którędy tam dojdziesz. W dżungli wyborów łatwo się zgubić. Stawka jest zbyt wysoka. Dlatego szukam autentycznego nauczyciela, lidera, przewodnika. Kogoś, kto potrafi wskazać to, co naprawdę wartościowe, a nie tylko to, co się opłaca. Kogoś, kto pomoże mi odnaleźć moją drogę. Masterclass Leadership with the Pope. W dżungli życia znajdź lidera przewodnika. Dołącz na www.popeleadership.org. Popeleadership.org. Co to masterclass? Masterclass. Co to takiego? Już zacznijmy od podstaw. Jest to taka świetna inicjatywa, która ma za zadanie wrócić do takich podstaw związanych z relacją uczeń-mistrz. Która pomaga odnaleźć sens w życiu i skupia się na wartościach. I to jest wspaniałe. Powiem to szczerze, że kiedy Marek Ratajczak, który organizuje to wydarzenie, napisał do mnie kilka tygodni temu z zaproszeniem, no to ja w pierwszym odruchu przyznam, jak zobaczyłem hasło papież, chciałem uciekać. Ale później, kiedy spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, Marek wyjaśnił mi ideę tego programu i powiedział mi, że on jest dedykowany do młodych ludzi. A ja przyznam się szczerze, gdzieś w głębi serca oni mi leżą na sercu. Gdzieś te statystyki dotyczące samobójstw i tego, że jesteśmy na przykład krajem zajmującym drugie miejsce w Europie pod względem ilości samobójstw popełnianych przez osoby nieletnie. To myślę sobie, że chcę w to wchodzić z całym sobą, bo uważam, że to nie jest spotkanie tego złego coachingu, takiego, że jesteś zwycięzcą, możesz wszystko. To jest coś, gdzie liderzy, osoby, które coś w swoim życiu osiągnęły, które mogą być inspiracją, stają się takim lustrem dla osób biorących udział w tym wydarzeniu i te osoby mogą się przejrzeć w tym lustrze i zobaczyć, że być może te problemy, które dla tych osób w danym momencie są jakieś katastrofalnie wielkie, wydają się, że ich życie jest pozbawione sensu, to że są ludzie, którzy borykali się z takimi samymi bądź gorszymi problemami. I jakoś się z tego wybrnęli. I jakoś z tego wybrnęli. Ale myślisz, że młodzi ludzie akurat tego rodzaju relacji, przywództwa dzisiaj potrzebują, że tego brakuje w ich życiu? To jest pytanie, na które należy sobie też postawić, bo wracając do kwestii takiej relacji uczeń-mistrz to jedno, ale też trzeba wiedzieć o tym, że w takiej relacji ważna jest pokora u ucznia. No, z tą pokorą mamy różnie i myślę sobie, że młodzi ludzie... No tak, wchodzą z założenia, a co ty mi tu będziesz mówił? Tak, nie? Ale z drugiej zaś strony mam takie poczucie, że ludziom młodym czegoś na pewno brakuje i myślę, że być może oni sobie też nie zdają do końca sprawy, czego im brakuje i w tym nasza rola, rola takich wydarzeń jak to, żeby być może ich zainspirować i pokazać, że relacja uczeń-mistrz to nie jest na zasadzie tutaj ja jestem wyżej i ci zaraz udowodnię, jaką ja potęgę mam w sobie. To się dzieje w korporacjach. One tak jakby pokazują taką ideę, że musisz mieć. A to wydarzenie skupia się w idei, musisz być. To jest ważniejsze od tego, no, ale co myślę, masz. Że ludzie, którzy trafią na to wydarzenie,
to już są bardzo świadomi tego, o czym ty mówisz, tak? Czyli, że już podjęli jakąś decyzję, że znaleźli to i zdecydowali, że chcą w tym wziąć udział i chcą czegoś się nauczyć, poszukać tej inspiracji, prawda? Niewątpliwie tak. Niewątpliwie myślę, że na pewno te osoby, które decydują się na udział w tym wydarzeniu, cechuje pewna dojrzałość i taka świadomość tego, że coś potrzeba zmienić, że też chce pójść w jakimś innym kierunku albo potrzebuje nadać sensu swojemu życiu. Mhm. A właśnie, a pytanie, jak dotrzeć do takich, którzy tej świadomości nie mają, prawda? Bo niestety myślę, że to jest większość, prawda? Że mnóstwo jest młodych ludzi, którzy nie wiem, żyją z dnia na dzień, właśnie nie mają żadnych ideałów, nie mają żadnych wzorców, nie mają, nie mają na kogo spojrzeć, nie wiem, żyją w takim, a nie innym stanie, nie wiem, nie pracują, nie uczą się i tak dalej, prawda? Ja myślę, że szeptany marketing jest chyba najlepszy. Tak. I fakt, że w tym programie biorą udział takie osoby jak Janusz Gajos, Dorota Wellman, Beata Pawlikowska, czy moja skromna osoba, gdzieś my o tym też mówimy. Ja mówię o tym swoim odbiorcom, że jestem częścią tego projektu, więc to się powoli będzie rozrastało. Wierzę w to, że kropla drąży skałę. I chcę wierzyć w to, że to tak jak ty mówisz, no, być może ilość osób, do których należy dotrzeć z tym wydarzeniem jest dużo większa i na ten moment być może to dotarcie nie jest tak duże, ale krok po kroku wierzę w to, że to się będzie poszerzało, bo gdzieś jest wewnętrzne pragnienie, mam wrażenie, w ludziach młodych właśnie odnajdować wartości. Ale jak rozmawiałeś właśnie z organizatorami, to jak oni argumentowali, że dlaczego zdecydowali się właśnie skupić na tym aspekcie, żeby tych młodych ludzi wyłuskiwać i pomagać się im gdzieś tam odnaleźć w tej rzeczywistości. To jest nasza przyszłość. Tak, ale jeszcze angażując to jakby postać papieża, tak? Że jakby nie chodzi o religię, tak jak mówisz, że się na początku wystraszyłeś, tylko o wartości, które nim kierują. Jak zobaczyłem hasło papież, to chciałem uciekać, gdzie pieprz rośnie. Natomiast Marek mi wytłumaczył, skąd w ogóle osoba papieża w tym całym projekcie. Mm-hmm. Kilka lat temu agencja Edelman robiła takie badanie, które postawiło pytanie do ankietowanych, kto twoim zdaniem jest najbardziej autentycznym liderem na świecie. I papież uzyskał 70% głosów. Barack Obama paradoksalnie uzyskał tylko 19%. Więc jednak osoba papieża, pomimo tego, że jest związana z Kościołem katolickim, ale odseparowując go od tej instytucji, no on jednak jest osobą, która jest odbierana jako autentyczny lider. Taki lider, który bierze odpowiedzialność za ludzi, którymi zarządza, którzy są pod jego skrzydłami. Ale też nie boi się zmierzyć z kontrowersjami i problemami związanymi bardzo niewygodny z Kościołem dla Kościoła katolickiego. Tak, I to jest myślę też jego wielka siła, która powoduje, że ludzie odbierają go bardzo autentycznie. Dzisiaj nawet rozmawiając z senatorem Markiem Borowskim dzisiaj w programie, też wspominaliśmy tę kwestię, że papież Franciszek jest na tyle specyficzną osobą, która dla wielu potrafi być nawet polityków niewygodna. Oczywiście, że on jest bardzo niewygodny, ale to jest właśnie też chyba siła autentycznych liderów, że oni nie dbają o wygodę w odbiorze. Oni są świadomi tego, jakby jaką rolę pełnią i jakby jaką odpowiedzialność biorą, będąc liderami, będąc osobami, które zajmują się zarządzaniem ludźmi. I tutaj myślę, że wygoda i podpasowywanie się pod czyjeś poglądy no, jakby przeczy jakby idei liderostwa w moim odczuciu. Absolutnie. A jaką ty sobie rolę postawiłeś w tym całym przedsięwzięciu? Znaczy, w jaki sposób do tych młodych ludzi chcesz dotrzeć? No bo rozumiem, że zostałeś wybrany i dostałeś propozycję, żeby wziąć w tym udział z jakiegoś powodu, tak? Że właśnie, że zwracasz się do młodych ludzi przez to, co robisz, że tak jak mówisz, nie jest ci ten problem obcy. Myślę, że iskrą, która rozpaliła chęć zaproszenia mnie do tego programu, był mój film, który udostępniłem na swoim Instagramie ekskluzywnego Manela 9 września bodajże. To był Światowy Dzień Walki z Plagą Samobójstw. Ja borykałem się z tym problemem z tego czasu. Jestem po załamaniu nerwowym, po depresji. Myśli samobójcze w kulminacyjnym momencie mojego życia były dosyć intensywne. I myślę, że jakby to było taką iskrą zapalającą do tego, żeby zaprosić mnie do tego wydarzenia. Wychodząc z założenia, że doświadczenie jednostki wygra z każdym argumentem, chcę podzielić się swoją historią i pokazać, że ja siedziałem w bagnie, miałem wielkie zwątpienie co do swojego życia, co do jakości swojego życia i co do siebie samego, ale w tym wszystkim jakoś udało mi się odnaleźć. I myślę, że ta moja historia może być inspiracją do tego właśnie, żeby ktoś być może odnalazł na nowo sens ale w swoim życiu. Ale sam z tego wyszedłeś? Czy miałeś wsparcie kogoś? Nie mogę być taki egoistyczny, powiedzieć, że jestem takim super facetem, który sam sobie radzi ze swoimi problemami, chociaż nie umiem prosić o pomoc jeszcze tak, jakbym tego oczekiwał, jakbym chciał, ale tutaj przy pomocy
przy pomocy najbliższych, przy pomocy też mojej wewnętrznej relacji, takiego szukania tego pierwiastka boskiego wewnątrz mnie, to wszystko spowodowało, że no czyli że ja ty sam nowo, sobie też pomogłeś. No sam sobie też, wszystkim. Ale nie tylko sam. To znaczy tutaj myślę, że ja nie wierzę w dzieła przypadku, wierzę w to, że ludzie pojawiają się w moim życiu po coś i tak to upatruję. I myślę, że to wydarzenie też jest tego rodzaju takim spotkaniem, że można właśnie poznać się, spotkać się, złapać swojego mentora, z którym można mieć relację przez dłuższy czas. No i to jest wspaniałe. Ja myślę, że takim mentorem na pewno już jesteś dla bardzo wielu osób, bo na pewno ci młodzi ludzie, do których kierujesz to, co robisz, na pewno do ciebie piszą, komentują i tak dalej. Jak to wygląda? Tak, ja otrzymuję dużo wiadomości. Śmieję się, że funkcja blogera w naszym społeczeństwie jest dosyć poddana pewnemu ostracyzmowi, zasadnie bądź bezzasadnie. I cieszę się, że w jakikolwiek sposób moja taka wewnętrzna odpowiedzialność za moich odbiorców może być poszerzana, że ja mogę trochę też odczarowywać wizerunek nas blogerów, że my nie jesteśmy tylko tymi, którzy napędzają do konsumpcjonistycznego stylu życia. Więc spotykam się z ogromną ilością wiadomości od ludzi, którzy borykają się ze swoimi problemami, którzy nie radzą sobie z życiem. I powiem ci szczerze, że ja nigdy nie biorę odpowiedzialności, żeby radzić im, jak mają postępować. To jest kwestia. Nigdy nie będę taką osobą, która będzie dedykowała wam rozwiązania, bo uważam, że ja nie mogę, ja nie mam takiej władzy i takiego autorytetu. Ja mogę jedynie zainspirować, powiedzieć, ukierować, pokazać jakiś kierunek, wskazać osoby czy instytucje, które na przykład zajmują się pomocą i są wyspecjalizowane w tych tematach. Ale tak jak powiedziałem, no to ja cieszę się niezmiernie, że gdzieś moja wewnętrzna potrzeba. Parę miesięcy temu zrodziło się we mnie pytanie, co mogę dać od siebie w kontekście ekskluzywnego Menela, co będzie taką wartością dodaną dla moich odbiorców, nie skupiającą się tylko na męskim wizerunku i na kwestiach związanych z tym tematem, co będzie taką rzeczą trochę oddolną, ale bardzo inspirującą i taką pokazującą mnie jako człowieka opierającego się na takich, a nie innych wartościach i co będzie inspiracją i pokazaniem, że no, że w tym trudnym świecie, w tym zwariowanym świecie, no można próbować, należy próbować płynąć pod prąd, wczuwając się zasady, że tylko martwe ryby płyną z prądem. Zabrzmiało to strasznie. Ale to jak zareagowali ci, którzy ciebie śledzą od wielu lat i utożsamiali ciebie, tak jak mówisz, z tym, że nie wiem, zajmujesz się męskim wizerunkiem, mówisz, radzisz, komentujesz, a nagle się okazało, że wchodzisz trochę głębiej. Różnie zareagowali. Zgoła pozytywnie. Natomiast pojawiły się negatywne głosy oczywiście, bo hejtu nie może zabrać. Trochę jest tak, że jak ktoś tam wyczytał hasło papież, to od razu zrozumiał, że tutaj jestem entuzjastą pewnego radia i tak dalej. Zupełnie nie, no umówmy się, że jakby wiara jest jakby tutaj wewnętrzna, ona jakby jest w ogóle pozbawiona budynków i osób, więc zgoła zareagowali bardzo pozytywnie. Natomiast no myślę, że to trudno jest zadowolić wszystkich. Myślę, że wiesz, no tak moja babcia nauczyła mnie jednego takiego fajnego sformułowania, którego się trzymam. Pamiętaj, wnuczku, ty nie jesteś zupą pomidorową, żeby mieli lubić cię wszyscy. Chociaż akurat co do pomidorów, nie znam takich, którzy by nie lubili to swoją drogą. Nie, ja myślę, że przede wszystkim podstawa to co wspominałeś wcześniej, być w zgodzie ze sobą, tak? I jeżeli ten warunek jest spełniony, to później automatycznie przyciągasz ludzi, przyciągasz takie zdarzenia, w których będziesz brał udział. I ja myślę, że efektem tego, co się wydarzy jutro i pojutrze w Szczawnicy, będzie to, że tych ludzi, którzy będą chcieli iść za tobą, cokolwiek by to znaczyło, będzie dużo na pewno. Też mam taką nadzieję. Poza tym no, tutaj warto też podkreślić, że ja jestem tylko jednym z gości, a tam jest naprawdę całkiem fajny wachlarz różnego rodzaju bohaterów, liderów, osób biznesu, kultury i tak dalej, więc to jest i do tańca, i do różańca, śmieję się. I to jest wspaniałe, że na tym wydarzeniu spotykają się ludzie o zgoła różnych poglądach, ale cechujący się jedną wspólną cechą. Wszyscy kierują się jakimiś wartościami w swoim życiu. I myślę, że jakie jest hasło przewodnie tego wydarzenia, think future and back to values, czyli myśl o przyszłości i powróć do wartości. I to jest chyba taka wspaniała idea, z którą, no naprawdę, to jest, ja się nie wierzę w dzieło przypadku i kiedy kilka tygodni temu Marek do mnie napisał właśnie z zaproszeniem do tego wydarzenia, to był taki moment, kiedy ja miałem trochę powątpiewania w swoje działalności ekskluzywno-menelskie i odebrałam to, że tak jak powiedziałaś zresztą sama przed chwilą, no nie ma przypadku w naszym życiu. Tak, ale myślę, że te wartości to jest bardzo ciężka sprawa w dzisiejszych czasach i zwłaszcza jeszcze powtórzę się, w których
pojawia się hasło, że kierowanie się wartościami, którymi kieruje się Franciszek, tym bardziej, prawda? No bo z jednej strony, okej, jesteśmy państwem katolickim, no ale Kościół też przeżywa swój specyficzny kryzys, o którym głośno jest. Myślę, że Kościół musi podjąć pewne działania. Tylko Kościół jako instytucja, a nie jako wiara, prawda? Tak. Czy wyznanie, ale nie zmienia to faktu, że my to utożsamiamy jedno z drugim i jest tu problem, jest tu wiele rzeczy pewnie do naprawy, bo młodzi ludzie nie wiedzą, gdzie pójść, co zrobić. No. My są pogubieni, bo jeszcze wracając w ogóle do tego badania, do tych statystyk, które jakby mówiło nam o tym, że my jako kraj jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod kątem liczby samobójstw wśród osób nieletnich. Później było badane, dlaczego młodzi ludzie decydują się na targanie się na własne życie. I okazuje się, że główną przyczyną jest presja, w jakiej żyją młodzi ludzie. Presja wytworzona również przez social media, których tak, jestem częścią. Tak, co się okazuje, bo nam się pewnie do tej pory gdzieś tam jakiś stereotyp utożsamiało, że samobójstwa to popełniają ludzie, nie wiem, może z mniejszych miejscowości, może bez wykształcenia. Albo w krajach nie takich jak Niemcy, Polska. Dokładnie, a się okazuje, że to są, tak jak właśnie wspomniałeś, że to jest presja, czyli to jest ten wyścig szczurów, który obowiązuje już chyba od żłobka albo od przedszkola i dzieciaki sobie w pewnym momencie z tym nie radzą. Tak, dzieciaki muszą od młodego próbować udowadniać, dorównywać do swoich rówieśników, do ludzi, którzy w Instagramie pokazują idealne życie, zapominając o tym, że to życie tylko jest idealne na Instagramie, poza Instagramem może mieć bardzo różne i ciemne barwy, więc tym bardziej cieszę się, że gdzieś tak trochę mogę burzyć ten wizerunek osób z social mediów jako tych, którzy pokazują lukrowane życie. Czyli rozumiem, że jutro będziesz burzył swój wizerunek. Będę burzył swój wizerunek i budował go na nowo. Na nowo. No to trzymam kciuki, żeby się udało. Onet jest partnerem tego wydarzenia. Masterclass Leadership with the Pope. Wszyscy mamy wpływ. No właśnie, wszyscy mamy wpływ na siebie, na swoje życie, na to, co się będzie z nami działo. Tak. I ty będziesz o tym im mówił. Tak. Super, tak, cudownie. Tak. Bardzo się cieszę w takim razie. Dziękuję ci bardzo, Kamil, za to spotkanie. Trzymam kciuki, pełno entuzjazmu. W ogóle dzisiaj w tym samochodzie aż buzuję. Wcześniej Szymon, teraz ty, w ogóle wow. Trzymajcie się, wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.